Przed chwilą jeszcze mówiłem właśnie o tym pierwszym udokumentowanym podkopie w Radomiu, w źródłach historycznych tam o próbach odbicia więźniów z więzienia radomskiego. To takim kolejnym elementem podziemnego Radomia, który może się Państwo mijacie, jeśli tutaj bywacie na Starym Mieście, no, na mieście kazimierzowskim, to jest zaznaczony obrys murów miejskich, które Radom, ten historyczny, nowy Radom ufundowany przez Kazimierza Wielkiego okalały. Kazimierz, mury te miejskie, właściwie jedyny fragment ocalał od ulicy Wałowej, no bo tam wybudowano na nich budynek i właśnie to pozwoliło, że to jako ściana, jedna ze ścian ocalało. Mury miejskie zaczęto wznosić w Radomiu w XIV wieku, kiedy Kazimierz Wielki przeniósł stary Radom tam z okolic kościoła świętego Wacława, tutaj lokował nowy Radom i około roku 1350-60 zaczęto wznosić mury miejskie. Oczywiście sam Kazimierz tego nie robił, robili to mieszczanie radomscy. I tutaj, proszę Państwa, na ulicy Wałowej ten taki pasek kamieni, to jest właśnie dawny obrys murów miejskich, to czego my nie widzimy na co dzień, bo fundamenty tych murów nadal okalają pod ziemią całe miasto kazimierzowskie. Mury miały długość około kilometra 200 metrów i tutaj w nich zamykało się całe miasto. Miasto było oblane fosą, którą zasilał potok południowy albo strumień, o którym będzie później mowa. Mury miały wysokość około 8 metrów, szerokość, znaczy głębokość, to miąższność murów 3 metry. Do miasta prowadziły 3 bramy. To jest dość dziwne, bo zazwyczaj miasto, które lokowano w średniowieczu, miało 4 bramy, które prowadziło na 4 strony świata. No ale tutaj było ze względu na ukształtowanie terenu, a także tutaj w tamtą stronę żaden szlak nie prowadził. Ta ulica, dzisiejsza Wolność, to była ślepa ulica, ona prowadziła do murów. Były 3 bramy miejskie, brama Jurzecka albo Krakowska, brama Lubelska i brama Piotrkowska. No i oczywiście jeszcze kilka, około 30 bodajże baszt, które jeszcze, prawda, no można powiedzieć, w rytmie murów były. Dobrze, proszę Państwa, chodźmy dalej, bo tu widzę, że aż się kurzyć zaczyna.